Dobiegają końca prace związane z realizacją projektu pod nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowa Dęba. Dzięki temu już poprawił się komfort pracy urzędników, nauczycieli, pobytu dzieci w przedszkolu czy szkołach. Zgodnie z projektem termomodernizację zaplanowano w 5 budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Dęba. Szkole podstawowej w Cyganach, zespole szkół w Chmielowie i Jadachach, przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. W 4 instytucjach inwestycje zostaną zakończone w tym roku. W jednej prace przesuną się w czasie. Z uwagi na pewne ustalenia z konserwatorem zabytków, które zakończyły się dosłownie kilka dni temu, termomodernizacja szkoły Chmielowie została przesunięta na rok 2018. Szkoła podstawowa w Cyganach już przeszła głęboką termomodernizację. Zostały ocieplone fundamenty, dach, ściany zewnętrzne, powstała tu także całkiem nowa kotłownia. Zakres prac obejmował również wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Termomodernizacja przyniosła duże korzyści dla szkoły. Przede wszystkim zyskaliśmy nowe centralne ogrzewanie, wspaniałą, nowoczesną kotłownię, która spełnia normy. Także w szkole jest bardzo ciepło. Jeśli mówimy o korzyściach ekonomicznych, to zdecydowanie taniej, ponieważ jest to nowoczesna kotłownia. Poprzednia była stara, prawie 30-letnia. Także rzeczywiście tutaj jest duża korzyść dla szkoły, pod względem również finansowym. Estetyka szkoły zyskała bardzo dużo. No, wspaniała wykonana elewacja, która mam nadzieję będzie służyła długo dzieciom i mieszkańcom wsi Cygany. W zespole szkół w Jadachach prace powoli dobiegają końca. Trwają już ostatnie prace polegające na wyłożeniu płytkami schodów wejściowych, a natomiast w Jadachach zostało wykonane ocieplenie fundamentów, ocieplenie ścian, wymiana całego centralnego ogrzewania w środku budynku. Również zostało docieplone poddasze, zostały uzupełnione rynny, zaimpregnowane podbitki pod dachem, wymienione niektóre drzwi, także szkoła jest termomodernizowana. Na pewno nie ulega wątpliwości, że jest o wiele cieplej, że jestem w tej szkole dopiero od września, ale już mogę stwierdzić, że są zmiany na pewno na lepsze. No jest to pożyteczne na pewno, przede wszystkim dla dzieci. W przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie zakres prac był podobny jak w przypadku poprzednich obiektów. Zostały tu docieplone fundamenty, elewacja zewnętrzna. Z dbałością o wszelkie szczegóły zostały odtworzone gzymsy, obramowania okien czy rozety. Wykonano również nową kotłownię i centralne ogrzewanie wewnątrz budynku. Trwają w tej chwili już dosłownie prace końcowe na zewnątrz, układanie kostki. Jednocześnie zdecydowaliśmy się ze środków własnych w całości dodatkowo przebudować wejście, gdyż było przedtem wejście niebezpieczne bezpośrednio na ulicę, bez żadnego chodnika. W tej chwili jest budowane wejście z podjazdem na wózki w innym miejscu, gdzie będzie można bezpiecznie wejść na teren przedszkola i bezpiecznie z niego wyjść, nie wchodząc bezpośrednio na ulicę. Głęboką termomodernizację od fundamentów po dach przechodzi również Urząd Miasta i Gminy. Fundament, ściany zewnętrzne, przestrzeń między stropem a dachem oraz dodatkowo tu w Urzędzie Gminy, prócz wymiany centralnego ogrzewania w środku, również wykonywana jest instalacja fotowoltaiczna na dachu, gdzie będzie zamontowanych 130 paneli 300-watowych, które będą zasilały montowaną wewnątrz budynku klimatyzację. Także ten standard urzędniczy podniesie się, ale koszty w związku z tym nie wzrosną, bo rachunki za energię będą takie, jak były. Całość zadania termomodernizacji tych wszystkich obiektów użyteczności publicznej to kwota ponad 3 200 000 zł. Szkoła tutaj w Cyganach, całość zadania wynosi niespełna 800 tysięcy. Obiekt w Jadachach to jest kwota 400 tysięcy, obiekt w przedszkole nr 1 w Nowej Dębie 400 tysięcy i ponad 1 700 tysięcy Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie, z uwagi na to, że jest kubaturowo bardzo dużym budynkiem. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynosi 85%.